Coś się zjebało, on się wyłączył. Nie, to jest. Tak? Tak. Mamy to. Cześć, siemanko, guten morgen. Woron Kolarzyna wita was tym wesołym wstępem, gdzie będę chciał wam dzisiaj kilka słów wspomnieć o tym, jak poszło mi w tegorocznym rapie na 1/4 całego dystansu. Zapraszam. Z racji tego, że będzie mowa o ultramaratonie, pomyślałem, że propozycją do tego, aby wam o tym opowiedzieć, będzie właśnie pozycja na lemonce, czyli nawiązanie do wyścigu. Przede wszystkim chciałbym pogratulować tym, którzy dojechali na swoich etapach i wspomnieć o tym, że jest to jeden z nielicznych wyścigów, gdzie można powiedzieć, że każdy, kto w nim uczestniczył, jest zwycięzcą, mimo tego, że na przykład tak jak ja, nie ukończyli swoich etapów. Dlaczego tak uważam? Bo sam fakt, że ktoś decyduje się na to, żeby pokonać dystans 1/4, 1/2 czy pełen, a są to wartości 900, 1800 czy 3600 km, co mówi samo za siebie. A nie każdy jest na tyle zakręcony, żeby odważyć się i wziąć udział w takim przedsięwzięciu, które na pełnym dystansie trwa aż 12 dni, gdzie z tyłu głowy mamy jeszcze to, że są limity. Także nie jest tak łatwo, że mamy 12 dni i 12 dni sobie jedziemy jak chcemy, tylko limity z tyłu głowy cały czas są i musimy się ich trzymać. Na początku wydaje się, że są to wystarczające limity, ale jak się jedzie, to czas jednak goni i robi swoje. Jeśli chodzi o relacje bezpośrednio z wyścigu, to muszę powiedzieć, że dałem ciała, ale większą część winy zgonię na to, że było momentami, jak Garmin mi pokazał na całej trasie na początku nawet 45 stopni. No i nie spodziewałem się tego, że kamera po prostu odmówi posłuszeństwa i jedynie udało mi się na początku nagrać moich bezpośrednich konkurentów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Marta, Kamil, dzięki za rywalizację. A Kamilowi chciałbym szczególnie podziękować za to, że w momencie, kiedy już podjąłem decyzję, że rezygnuję, poświęcił mi parę minut, gdzie ryzykował tym, że mógł zostać zdyskwalifikowany, bo na tym wyścigu każdy jedzie solo. Także dzięki, Kamil. Może się nie posłuchałem, nie pojechałem dalej, ale naprawdę dało mi to też dużo i wahałem się, czy nie jechać dalej. Jak już jesteśmy przy tym, że nie dojechałem, to z jednej strony się cieszę, bodajże na drugi dzień po wyścigu chciałem zrobić jakąś rundę, no i pompując koła natrafiłem na mały znak, gdzie później cieszyłem się tym bardziej, że zrezygnowałem. Tutaj wrzucę wam zdjęcie, co się stało, a to tylko moje ukochane Continentale GP 5000. Jeśli ktoś z was śledzi mnie na Facebooku, to wie, że w tamtym roku przebiłem taki opon, chyba 8. Więc licząc komplet ten, co teraz był założony, moglibyśmy kupić już
nowy i trochę lepszy używany rower szosowy za te opony. Także Woron Kolarzyna dziękuję GP 5000 za to, że przejechaliśmy dużo fajnych kilometrów, ale już więcej ich raczej nie założę. Także to był dla mnie na drugi dzień później, kiedy był ten moment, czy dobrze zrobiłem, że zrezygnowałem, taki mały argument i sygnał, że w dobrym momencie się wycofałem. A co było powodem głównym tej decyzji? Niestety tym razem jelitkowo wygrało z Woronem i z kolarstwem, ale to nie znaczy, że będzie zawsze wygrywać. Tym razem mu się udało, ale miejmy nadzieję, że takich akcji będzie coraz mniej, co nie zmienia faktu, że dla mnie ta porażka jest mega wielkim sukcesem. Paweł, gratulacje. Dzięki. Maksymalnego dystansu twojego rekordu. No to na jest trasie, dla mnie, na trasie 900. Tak. Proszę. Masz teraz wyzwanie, żeby następnym razem dojechać troszeczkę dalej. Tak, albo do końca. Albo do końca. Albo 3600. A już... to następnym razem. To już następnym razem. Podstawową kwestią jest to, że jak już wiedziałem, że jest coś nie tak, gdzie przez 10 ostatnich godzin w ogóle nie wchodziło jedzenie, to już nie chodzi o kwestię tego, że było gorąco, że nie mogłem jeść, bo to jest inna kwestia. A kwestia taka, że znając swój organizm, wiem, co w pewnym momencie może się stać, jeśli w moim przypadku nie dostarczę tego pożywienia nawet w jakiejś małej ilości. Woda niestety i napoje nie pomogą w tym. Po wyjechaniu z pierwszego punktu w Kryłowie policzyłem sobie gdzieś chyba po pół godzinie, kiedy dostałem pierwszy sygnał od mojego ciała, że to już jest koniec. Policzyłem sobie tylko, ile muszę przejechać, żeby zrobić 400 km i pobić swój rekord życiowy odnośnie dystansu, który pokonałbym bez snu za jednym zamachem. Wypadło to w Tomaszowie Lubelskim. Na szczęście moje licznik włączyłem już na starcie, a napomnę tutaj, że na początku jest start honorowy, który liczy 13 km. Zaczyna się koło ratusza na Ursynowie. Kończy się na Gasach na moście, gdzie później mamy start ostry. Jeśli chodzi o organizację, jest to mój dopiero drugi wyścig w karierze Worona Kolarzyny, który postanowił spełnić marzenia z dzieciństwa i brać udział w jakichś tam wyścigach. Jeśli bym porównywał do pierwszego wyścigu, w którym wziąłem udział, jeśli chodzi o organizację i całe przygotowanie, to przykro mi to mówić, ale tak jakbym z meczu w okręgówce przyjechał na mecz w ekstraklasie. Także bardzo wysoka poprzeczka, jaką Remek, organizator, postawił, ale trzeba mu oddać to, że ma doświadczenia w takich wyścigach, więc bardzo dobrze wie, co na jakim etapie nam, kolarzom, uczestnikom, jest potrzebne i niezbędne. Także tutaj Remek, dzięki i szapoba za ogarnięcie i zorganizowanie takiego wyścigu. To po prostu poziom organizacji Remku to jest po prostu ekstra. Staramy się. Klasa, więc... Czasami są jakieś niedociągnięcia, błędy traku czy czegoś tam, ale staramy się na bieżąco. Może i dla mnie jest porażką, że nie dojechałem, ale to, jakie doświadczenie zebrałem, jeśli chodzi o wyścigi kilkudniowe, bo tak to wygląda, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o zachowania w takich sytuacjach, jakie człowiek sobie nie zdaje sprawy, co w danych momentach człowiek zrobi, gdzie myślimy, że zrobi tak, a
okazuje się, że jest całkiem inaczej. Na pewno jest to bezcenne dla mnie i będę chciał się z wami tym podzielić, ale to w innym filmie, gdzie będę chciał opowiedzieć o tym, jakie błędy popełniłem, jakie rzeczy już zostały zmienione w rowerze, w KTM-ie, które mają mnie przybliżyć do tego, żeby w przyszłym sezonie poradzić sobie na takich wyścigach lepiej. Czekajcie, wezmę jeszcze ten kosz. A to już... To już się dzieje. Dobra, wytniecie to. Zapomniałem wam wspomnieć o tym, że jest też opcja challenge'a, jakie proponuje nam wyścig Rapa. Challenge polega na tym, że mamy 24 godziny na pokonanie 300 km, gdzie podzielone jest to na dwa odcinki po 150, gdzie na dojechanie do punktu kontrolnego mamy aż 12 godzin. Bardzo fajną opcją było to, że przed samym wyścigiem, kilka tygodni przed, jeśli ktoś nie miał styczności z dystansem rzędu 300 km, mógł przetrenować co tydzień z grupą, która przyjeżdżała na, to chyba było w soboty, na takie rundy, które przygotowywały do tego, aby wziąć udział w tej 300. Jakbyś mógł jeszcze wspomnieć, na przykład Marta uczestniczyła w tym, czyli przed tą 300, co tydzień wasze próby, tak? Tak, jakby... no bo nawet 3600 to nie każdy zrobi od razu. Właśnie, 300 tak. Też nie każdy zrobi od razu. Zgadza się. Ale wyszliśmy z założenia, że gdyby tak co tydzień zwiększać trochę dystans, no to był mega pomysł. Zacząć od 50, potem tam 70, 90. Ostatni trening mieliśmy 200 km. Mhm. I to było fajne, no bo potem za dwa tygodnie już można było stanąć na 300, nie bać się tego dystansu. Tak. Tym bardziej, że tam jest limit czasowy 24 godziny, więc spokojnie ktoś może dojechać sobie do Czemierników, zdrzemnąć się po tych pierogach na bufecie i ruszyć sobie rano, nie? Czyli startuje o 9, tam dojeżdża wieczorem, drzemka i przyjeżdża tutaj rano. I my czekamy na wszystkich, którzy w ciągu 24 godzin przyjadą. Także... Potwierdzam. To jest fajne. Także zapraszamy. Co mógłbym dodać od siebie? Na pewno to ci, którzy myślą o tym, żeby wziąć udział w wyścigu ultra, na przykład boją się w ogóle podjąć się takiego wyzwania, czy powiedzmy dłuższego dystansu jak 300 km. Nie wiem, sprawdzić się na 900, czy w ogóle zaatakować cały dystans dookoła Polski. Fajne w tym wyścigu jest to, że nie musimy mieć żadnych kwalifikacji. Wchodzimy, że tak powiem, z ulicy, zapisujemy się i startujemy. Oczywiście wrzucę wam też małą reklamę Remka, który zachęci was osobiście do tego, żeby wziąć udział w tym wyścigu. Tak. Także jakbyś mógł coś od siebie, kilka słów, żeby zachęcić. Jasne. Ja to sobie myślę tak, że każdy ma jakieś marzenia, nie? Nie wiem, ludzie na przykład chcą coś mieć, ale fajnie, że są takie, że chce się coś zrobić, nie? I fajnie jest mieć takie marzenia, że chce się zrobić coś dużego, naprawdę dużego. Czasem to jest takie powiedzenie, że jak twoje marzenia cię nie... się ich trochę nie boisz, to znaczy, że są za małe, nie? No tak, coś w tym jest. Fajnie sobie stawiać takie cele, a tak naprawdę dojście do realizacji tego marzenia nie jest takie skomplikowane, tylko trzeba mieć cierpliwość i determinację. Trzeba robić krok po kroku. Dlatego robimy wyścig Race Around Poland, który jest trudny, jest długi, trudny, ma ostre limity. Nie jest to przejażdżka, nie jest to maraton, no nie, właśnie te limity też w głowie są z tyłu, że one są naprawdę... Tak, ale takie... też dajemy możliwość wejścia nowym ludziom w to. Czyli jest dystans 300, jest dystans 900. Ostatnio właśnie to też mi się podobało, że ktoś przyszedł do mnie i powiedział: słuchaj, zrób jeszcze krótszy dystans 100, a ja mówię...
koleżanki. I mówię, kurczę, jest to fajny argument, właśnie o to chodzi, żeby ludzi zachęcać do tego, a ultrakolarstwo wciąga i ludzie są wdzięczni za to, że zrobili to i tak. Po prostu weszli. Nie wiem, pewnie się teraz będę powtarzał, ale jestem mega zadowolony z tego, że tam stanąłem. Mega zadowolony z tego, jakich ludzi poznałem, bo to, że stajesz tam na starcie i masz do pokonania 3600 km, to uwierzcie, że psychika tych ludzi jest po prostu przepotężna i wiara w to, że pokonają taki dystans i będą walczyć ze sobą w pewnym momencie, w każdej sekundzie tego wyścigu. Ja bym chciał podziękować jeszcze raz organizatorom, wolontariuszom, wszystkim, którzy brali udział w tym wyścigu od strony organizacyjnej, a fotografom dzięki za fajne zdjęcia z wyścigu. No i cóż, ja tutaj mogę jeszcze więcej powiedzieć. Mogę was jedynie tylko zachęcić do tego, żeby nie bać się zaryzykować, spróbować podnieść swoje jakieś tam poprzeczki, pokonać bariery, spróbować czegoś nowego, a naprawdę jest warto. Na koniec chciałbym podziękować Marcie za pomoc w kamerowaniu. Mam nadzieję, że się nagrało, nie? Ja też tego mam nadzieję. No i podziękować wszystkim, jak dotrwaliście do końca wyścigu, do końca filmu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku relacja z tego wyścigu będzie w moim wykonaniu bardziej satysfakcjonująca, jak i dla mnie, jak i dla was. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a może i na wyścigu. Także trzymajcie się. Hej! No to jeszcze raz gratulacje. Fajnie, że się podobało. Fajnie, że medal się podoba. Ciężki był, w sensie ciężki, tak? Bo na pewno ten na końcu tego dystansu 3600 to musi być taki ciężki, że... Szyję urywa. Takiego dystansu to są już mega różne emocje. Wzruszenie, radość. Czasami tam łzy płyną. No to nie ma się dziać. No dobra, to dzięki. Fajnie. Dobrze.